W dzisiejszych czasach wielu pacjentów, którzy zgłaszają się do naszych gabinetów, cierpią na dolegliwości bólowe głowy. Dolegliwości bólowe głowy mogą mieć bardzo szerokie przyczyny, natomiast jedną z nich jest zbyt duże napięcie mięśni. Mięśnie, które bezpośrednio mogą dawać rzutowane bóle głowy, mięsień czworoboczny, część stępująca, dźwigacz łopatki, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, prostowniki kręgosłupa szyjnego, mięśnie podpotyliczne, skroniowy czy żwacz. W obrębie szkolenia z suchego igłowania będziemy opracowywać większość z tych mięśni. Z wymienionych powyżej, jedyne, których nie będziemy kuli, to są mięśnie podpotyliczne, je opracujemy sobie manualnie. Dzisiaj pokażę Wam, jak nakuwać mięsień czworoboczny, część stępującą, którego dolegliwości bólowe mogą rzutować w obrębie potylicy, natomiast mogą prowadzić dolegliwości bólowe głowy do czoła, do oczu czy do skroni. Mięsień czworoboczny, część stępująca jest przykładem mięśnia, gdzie suche igłowanie jest bardzo skuteczne, natomiast z drugiej strony ważne, żeby zachować wszelkie środki bezpieczeństwa. Absolutnie nie możemy go kłuć w kierunku doogonowym, ponieważ możemy wywołać odmę opłucnową. Jedyną możliwością jest tak zwany chwyt szczypcowy, gdzie po zlokalizowaniu punktu spustowego przyłożymy igłę, nakujemy pacjenta z jednej strony, natomiast następnie skorygujemy kierunek igły i będziemy szli od jednej strony w kierunku dobrzusznym w poszukiwaniu twitcha. Po znalezieniu twitcha możemy zostawić pacjenta. Natomiast najważniejsze jest to, aby przy ponownym chwytaniu chwytu szczypcowego z powrotem utrzymać kierunek naszego kucia.